chcemy w zasadzie odróżnić towary, których jest bogactwo w naszych sklepach, towary, które pochodzą w zasadzie z całego świata, od towarów sądeckich, które według nas są najlepszymi produktami. To są produkty, które są często produkowane najczęściej na starych recepturach, na pewnej tradycji. Następna sprawa z lokalnych surowców, które tutaj powstają. Następna rzecz to też chcemy tutaj za pośrednictwem właśnie tej marki sądeckiej mówić o płaconych podatkach, czyli miejsca pracy, które powstają w zakładach, które produkują te produkty. To są płacone podatki lokalnie, to są podatki wprowadzane do budżetu państwa. Na pierwszym posiedzeniu kapituły zdecydowano o wyróżnieniu tym znakiem 5 sądeckich producentów. To winnica Chodorowa, firma mleczarska Dominik, browar Grybów, zakład wędliniarski Dariusza Kmaka i pasieka sądecki Bartnik. Na razie 3 lokalnych kupców zobowiązało się sprzedawać je w 20 sklepach na specjalnych półkach. Znak sądeckie ma być przyznawany co roku. Wyróżniane nim będą produkty, które zdaniem kapituły, w skład której wchodzą kupcy, przedstawiciele nowosądeckiego magistratu i sądeckiego starostwa, są bardzo dobrej jakości i oparte są na lokalnej tradycji. Przedsięwzięciu patronuje Fundacja Sądecka i portal Sądeczanin, który z uwagą śledzi wszystkie przedsięwzięcia promujące region.